Zaczynając swoją działalność, ja miałem 10 tysięcy oszczędności, tak, odłożonych pieniążków, które udało mi się odłożyć, jako byłem kierowcą ciężarówki, gdzie pracowałem jeszcze w Castoramie, pracowałem na fuchach. To były moje oszczędności. Z tych 10 tysięcy, z kapitału takiego, zrobiłem to, co widać. Żeby firma zamknęła się na zero, to dochodu, nie przychodu, tylko dochodu w granicach 200 tysięcy muszę mieć. To nie są pieniądze, które trafiają do mnie do kieszeni, tylko to są pieniądze, które ja muszę zapłacić podatek, jeden, drugi, trzeci, czynsze, kredyty, wynagrodzenia pracowników, ZUS-y i dopiero wszystko, co powyżej, to zostaje dla mnie. Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski. Kryzys zapukał do drzwi wielu przedsiębiorców i zmienił ich plany. Damian Midura wraz ze swoim zespołem produkuje fotele stosowane w transporcie, a ostatnimi czasy także te biurowe. Prowadzi również myjnię samochodową, która dezynfekuje pojazdy, więc korzystanie z jej usług w tych czasach jest dozwolone. Więcej informacji o moim gościu w opisie filmu. Kryzys zrewidował także część moich planów związanych z rozwojem kanału. Pony Car w 2020 roku nie dla mnie. Nie będę w tych niepewnych czasach inwestował w kolejne auto, natomiast gdyby ktoś z Was planował zakup używanego samochodu o nieco wyższej wartości niż kilka tysięcy złotych, to warto zainwestować w przegląd w ASO, ale jeszcze wcześniej powinno się zrobić szczegółowy research w internecie, włączając w to płatne bazy. Możemy w nich m.in. sprawdzić historię pojazdu, ewentualne powypadkowe zdjęcia i sprawdzić przebieg. Jeśli macie uzasadnione podejrzenie, że raport od Car Vertical mija się z rzeczywistością, to możecie napisać do supportu wspomnianej firmy w celu odzyskania środków. W teorii zapłacenie na tym wstępnym etapie kilkudziesięciu złotych pozwoli Wam uniknąć znacznych wydatków związanych z audytem niewłaściwego auta. Dodatkowo spośród wszystkich osób, które w komentarzu zostawią numer VIN swojego samochodu, wybiorę 10 widzów, do których wyślę darmowy raport. Dobra, koniec tych wątków pobocznych, zapraszam Was na spotkanie z Damianem. Na ile jeszcze jesteś w stanie być cierpliwym pracodawcą, żeby utrzymać firmę w ryzach w takim stanie, w jakim jest teraz? Na dzień dzisiejszy szacuję, że jeszcze miesiąc maksymalnie możemy żyć tak, jak żyjemy. Znaczy żyjemy, powiem tak, moje zachcianki zostały zredukowane do zera. Ja muszę mieć pieniądze dla pracowników, dla zapłacenia kontrahentom, bo wiem, że jeśli ja nie zapłacę, to znowuż ten problem się przenosi ze mnie na kogoś innego. Czuję się tak, jakbym leciał po tej sinusoidzie w dół. Mam nadzieję, że to jest sinusoida, a nie linia pochyła jakaś, która gdzieś spada. Nawet jeśli abstrahuję, zwalniam wszystkich pracowników. Nie muszę płacić ZUS-ów, nie muszę płacić VAT-u, bo nie sprzedaję, tak? Dochodowego, bo nie mam dochodowego. Ale to, co widzicie, to jest rata leasingowa. Budynek też jest ratą. Mam 21 pracowników, co prawda w dwóch firmach, ale jest. Etatu jest 25, tak naprawdę jeszcze mamy wakaty, więc no nie chcę zwalniać ludzi. No oczywiście. No i dlatego, Damian, myślę, że żaden widz, poważny widz, mówię o takich dojrzałych ludziach, którzy płacą podatki i wiedzą, jakie życie jest drogie, nie może mieć mi za złe, że w tej chwili w taki sposób pokazuję na ekranie Twoje logotypy, Twoje pojazdy i tak dalej, bo ja chcę w jakiś sposób pomagać polskim przedsiębiorcom za sprawą chociażby tego, że więcej osób dowie się o Twoim problemie, a być może wśród moich widzów będą osoby, które są zainteresowane potencjalnie Twoimi usługami. Takich odcinków pewnie w najbliższym czasie będzie więcej, bo codziennie dostaję maile od kolejnych widzów, którzy mówią, że wszystko było świetnie jeszcze miesiąc temu, dwa miesiące temu, a z każdym tygodniem jest coraz gorzej. I gdzie są wszyscy ci, którzy mówili, że kryzysu nigdy nie będzie i że za parę lat będziemy drugimi Niemcami? No niestety znowu nam świat będzie uciekał. Jak ja mam konkurować z kimś z zachodu, gdzie w niego Amerykanie 50 lat pompowali dolary, tak? Tak powiedział Andrzej Grabowski i tak to wygląda, tak? Ja mam podobną sytuację, tak? Jeśli przychodzi mi konkurować z firmami zachodu, ja wszystko budowałem sam. Zaczynając swoją działalność, ja miałem 10 tysięcy oszczędności, tak? Odłożonych pieniążków, które udało mi się odłożyć, jako byłem kierowcą ciężarówki, gdzie pracowałem jeszcze w Castoramie, pracowałem na fuchach. To były moje oszczędności. Z tych 10 tysięcy, z kapitału takiego, zrobiłem to, co widać, tak? Nie jest to moje, bo jest to banków, jest to kredyty, ale chcę to utrzymywać. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że nie mamy tego patriotyzmu w sobie, że nie szukamy jako Polacy
Znaczy budzi, na, sorry, przepraszam, budzi to dopiero się w nas. Coś, co Niemcy już mają od dziesiątek lat, tak? Kupuj swoje. Wyobrażasz sobie taką sytuację, w której będziesz musiał pozbyć się BMW? Ostatnimi czasy wiele ofert cesji leasingów w internecie znajdowałem. Powiem tak, podejrzewam, że się troszkę zmieni, bo do tej pory jeszcze ludzie chcieli jakieś odstępne, tak? Jak mi przyszłoby, od razu ten samochód oddaję po prostu. Jeśli ktoś chce go, spłacaj sobie raty. Uważam, że to by było najlepsze. Konfigurując ten samochód, nie chciałem wybrać sportowego zawieszenia. Mi chodziło o to, żeby było komfortowo, tak? Więc wolałem wybrać wersję Luxury Line. Ja to nazywam taki samochód bardziej dla prezesa, tak? Czarny, chromy, wyglądający tak dostojnie, powiedzmy. Tak, taki mam wybór, tak mi się podobało. Rybka jest pamiątką z pielgrzymki. Rok temu wybrałem się z chłopakami, moimi synami, na pielgrzymkę i stwierdziliśmy, że kupimy sobie jakieś pamiątki. Się nie wstydzę tego, że jestem katolikiem. Zauważyłem, że w internecie nie ma zbyt wielu testów dostawczaków i mało użytkowników tych samochodów o nich jest w stanie coś powiedzieć. Skoro już zahaczyliśmy o wątek BMW, to teraz trzeba byłoby porozmawiać chwileczkę o Fordzie. Wiem, że ostatnimi czasy jakiś tam chip tuning się zdarzył. Wszyscy opowiadają chip tuning, zmieni ci mapę, będziesz miał mniejsze spalanie. Zrobiliśmy to tutaj w tym samochodzie. Zmieniliśmy mapę ze 155 koni na 185, niby niedużo, ale tak jak pewnie pokażesz za chwilę, jak to się ładnie rozłożyło. Koła dorzuciliśmy ze sport wersji, 18-calowe. Co prawda jedyny minus jest taki, że do tych felg nie ma opon do wersji ciężarowej, a mamy tu samochód, który ma naprzód napęd i żebyście też sobie to wzięli pod uwagę, czy chcecie przód czy tył, bo ja nie zastanawiałem się, może nie miałem tego wyboru, ale jak miał teraz wybór, to trzeba przemyśleć, ile czasu będziecie jeździć z towarem, bo jeśli będziecie załadowani, to zróbcie co tu się dzieje. Tył załadowany, przód ciągnie i to opon zjada. Zapraszam Cię do Twojego samochodu, zaraz odpalam silnik swojego i ruszamy na przejażdżkę po śląskich żurach. Z tego co wiem, byłeś na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Jak długo tam byłeś i jak wspominasz ten wyjazd? Wiesz co, to było 2003 rok, wrzesień. Wtedy jeszcze studiowałem, na chwilę przerwałem te studia. 4,5 miesiąca, tylko to był końcowy okres, kiedy można było sobie pozwolić, kiedy ten wyjazd do Stanów dawał po powrocie możliwość kupienia czegoś, tak? Ja wtedy kupiłem mieszkanie, pierwsze moje mieszkanie, udało mi się zebrać powiedzmy, nie wiem, 70% kapitału. Tylko że wtedy mieszkanie w Żerach kosztowało 36 tysięcy, tak? Koledzy kupowali samochody, ja stwierdziłem, że chcę kupić mieszkanie, chcę zamieszkać z moją obecną żoną. Twierdziłem, że to chcę tak to zrobić. Na dzień dzisiejszy w moim życiu nie zmieniłby żadnej decyzji. Nawet te, które były, nie wiem, jakimś tam, może nie porażką, ale czymś na minus, pozwoliły mi na to, żebym wiedział, co na przyszłość zrobić. Czyli to, że dzisiaj jest ten kryzys, no jest ten kryzys, ale myślę, że te złe moje, znaczy złe, decyzje nietrafione, dzisiaj pozwalają mi myśleć inaczej, źle nie inwestować, źle nie wydawać pieniędzy, tak? Bo każda złotówka wydana z firmy to jest dla mnie inwestycja, to nie jest nic takiego. Ja z firmę buduję i będę budował do 60 roku życia, wtedy mam plan przejść na emeryturę i wtedy mam zamiar przejść i odcinać te kupony tak zwane, tak? Wiem, że wielu z Was interesuje się wątkami finansowymi, dlatego żebyśmy mieli nieco pełniejszy obraz, chciałbym zapytać swojego gościa o to, jakie miesięcznie ma koszty utrzymania swojej działalności. Żeby firma zamknęła się na zero, to dochodu, nie przychodu, tylko dochodu w granicach 200 tysięcy muszę mieć. To nie są pieniądze, które trafiają do mnie do kieszeni, tylko to są pieniądze, które ja muszę zapłacić podatek, jeden, drugi, trzeci, czynsze, kredyty, wynagrodzenia pracowników, ZUS-y i dopiero wszystko, co powyżej, to zostaje dla mnie, tak? Produkt mój nie jest jakimś tam, nie wiem, produktem, który jeden sprzedam za 200 tysięcy i mam te pieniądze, tylko jest tego drobnicy, tak? Musimy tego naprawdę naprzerzucać. To nie jest proste. Jakby ktoś mi powiedział na początku mojej drogi działalności, że takie koszty będę generował, nie wiem, myślę, że bym się chyba nie zdecydował. Na szczęście nikt tego nie powiedział i brnę w to i cieszę się, bo daje mi to radość. Jest to jakąś
Jest to moją radością, ta firma, że ona rozrasta się, to jest takie trzecie moje dziecko. Damian, to ja Ci życzę w takim razie, żeby Ci tego optymizmu nie zabrakło również w kolejnych miesiącach. Was natomiast zapraszam na kanał Damiana, który znajdziecie w opisie filmu. Tam troszeczkę jest wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, szczególnie przydatnej dla tych początkujących. No i co? Widzimy się w przyszłą środę o godzinie 18. Do zobaczenia. Dzięki, Filip. Pozdrawiam wszystkich również, na razie. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. Czytał Tomasz Knapik.